Złoczyńcy w grach z serii Far Cry niemal zawsze stanowią najmocniejszy punkt tych gier. Ubisoft pozwoli graczom wejść w ich skórę w nadchodzącym dodatku. Będzie można wcielić się w Vasa Montenegro z Far Cry 3, Pagana Mina z Far Cry 4 oraz Josepha Seeda z Far Cry 5 w ramach Season Passa, który będzie również zawierał dodatek Far Cry 3 Blood Dragon. Jak można zobaczyć na zaprezentowanym zwiastunie, DLC będzie oferować bardziej psychodeliczne doświadczenie niż podstawowe odsłony serii. Można nawet snuć przypuszczenia, jakoby miała to być produkcja roguelike. Jak czytamy w oficjalnym opisie, zanurz się w pokręconych umysłach tych kultowych złoczyńców, ujawnij ich pochodzenie, walcz z wewnętrznymi demonami i spotkaj znane postacie. A to wszystko w zupełnie nowej rozgrywce Far Cry, w której musisz umierać i grać ponownie. Czy zdołasz uciec z umysłu złoczyńcy? Nie podano daty premiery wspomnianego rozszerzenia. Prawdopodobnie poznamy ją bliżej Far Cry 6, który zadebiutuje już 7 października na PC-tach, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X i S.